W Sieradzu powstanie fabryka ceramiki Tubądzin. Będzie gotowa za rok, zatrudni ponad 100 osób, a skala tej inwestycji to przynajmniej 135 milionów złotych. Mówił o tym z dumą prezydent Sieradza Paweł Osiewała, podkreślając, że to zasługa przede wszystkim dwóch ludzi: Andrzeja Wodzyńskiego, założyciela i właściciela grupy Tubądzin, i Tomasza Sadzeńskiego, prezesa łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. Szanowni Państwo, no muszę z dumą powiedzieć, czekaliśmy i doczekaliśmy się. Marzenia stają się rzeczywistością. Stają się rzeczywistością dzięki, myślę, dwóm wspaniałym osobom, czyli panu prezesowi Tubądzina, panu Andrzejowi Wodzyńskiemu, ale również i dzięki panu prezesowi specjalnej łódzkiej strefy ekonomicznej. Ja powiem tak, w kwietniu, kiedy pierwszy raz pan prezes Wodzyński zjawił się w Sieradzu, pomyślałem sobie, że mamy ogromne szczęście, że dane mi było spotkać się z panem Andrzejem w gabinecie. Rzucił hasło i wtedy już wiedziałem, że no z tego pomysłu, z tej myśli, która została zaprezentowana, urodzi się coś wielkiego. I dzisiaj z dumą muszę powiedzieć, że marzenia stają się rzeczywistością. Prawie 7 hektarów gruntów w specjalnej strefie ekonomicznej w Zapuście zostanie wykorzystanych na działalność ceramiki Tubądzin, grupy Tubądzin. Powstanie zakład, który da zatrudnienie mieszkańcom Sieradza, który będzie, mam taką nadzieję, a właściwie już jestem przekonany o tym, że będzie tym takim katalizatorem, pokaże, że w Sieradzu warto robić biznesy, że warto w Sieradzu inwestować, że Sieradz jest dobrym miejscem, przyjaznym do tego, aby tą działalność prowadzić. Prezydent wiedział o tym, że to będzie udane przedsięwzięcie, już w kwietniu tego roku, kiedy po raz pierwszy rozmawiał o nowej inwestycji z Andrzejem Wodzyńskim. Wiedział, że ponad 7 hektarów w sieradzkiej podstrefie ekonomicznej, uzbrojone tuż obok zjazdu z trasy S8, czeka na inwestora, który w kilkanaście miesięcy postawi nową fabrykę. Ja od ponad 30 lat już mieszkam w Sieradzu, jestem tutaj zadomowiony, czuję się sieradzaninem. Moim marzeniem było zawsze ulokowanie tutaj inwestycji i posiadanie jakiegoś zakładu. Nadarzyła się okazja, warunki bardzo sprzyjające, ponieważ tutaj obecni przy tym stole i prezydent, i pan prezes to ludzie czynu, którzy nie walczą słowami, ale przedstawiają się czynami, i dzięki ich życzliwości, pomocy udało się, myślę, dopiąć te formalności. I chcemy w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku, chcemy, aby ten zakład ruszył. Jest to duże tempo, ale mam dobrych ludzi ze sobą, mam dobry zespół, który jestem przekonany podoła, a Sieradz zasłużył na to, żeby być tutaj mekką najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych, jakie w tej chwili są możliwe i dostępne w świecie, ponieważ sięgamy na najwyższą półkę, jeżeli chodzi o maszyny, jeżeli chodzi o technologię, i uważam, że tutaj ludzie mieszkający w Sieradzu spełnią pokładane nadzieje i będą świetnymi ceramikami. W październiku przyszłego roku nastąpi rozruch maszyn, dzięki którym nowa fabryka ceramiki Tubądzin będzie produkować najnowocześniejsze płytki wielkogabarytowe. My operujemy w centralnej Polsce, czyli obejmujemy całe województwo łódzkie i obejmujemy powiaty graniczne z województwem mazowieckim i wielkopolskim. I powiem, że to jest jedna z największych inwestycji, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne, bo to jest postawienie tak naprawdę zakładu od nowa. 135 milionów złotych, co najmniej. To jest naprawdę bardzo dużo. A ja myślę, że dzisiaj prezydent słusznie powiedział na konferencji, to przy takich zakładach dużych to nie jest tak, że zakład sobie stoi i on sobie produkuje. On będzie potrzebował kooperantów, poddostawców, i tu będą powstawały, mamy nadzieję, kolejne miejsca pracy.
i pewnie już niedługo trzeba będzie ją powiększyć, bowiem Sieradzów chce się ulokować w najbliższym czasie dwóch kolejnych inwestorów. Przez najbliższe 3 lata to miasto może się wzbogacić o ponad 400 miejsc pracy, co wyraźnie zmniejszy bezrobocie, które wynosi w Sieradzu prawie 2000 osób.